Reumatoidalne zapalenie stawów to jest choroba, którą zaliczamy do tzw. układowych zapalnych chorób tkanki łącznej. Choroba ta przede wszystkim powoduje zapalenie stawów. Mogą być zajęte praktycznie wszystkie stawy, ale istotne jest też to, że choroba ta może powodować zajęcie narządów wewnętrznych i w późniejszej fazie ich uszkodzenia. Pacjenci chorzy na choroby reumatyczne borykają się z wieloma problemami. Z tym problem, który największy, który uważam, że jest problemem, którym warto się zająć, jest problem bólu. Reumatoidalne zapalenie stawów jako choroba przewlekła i niemożliwa do wyleczenia na obecnym etapie wymaga ścisłej współpracy lekarza prowadzącego i pacjenta. Blisko 50% pacjentów nie jest informowanych na temat metod leczenia, na temat celów, które mają osiągnąć. Nie wiemy, z czego to wynika. Być może przyczyna jest błaha i wynika tylko jakby z komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem w gabinecie. To da się szybko naprawić. Być może to też wynika również z krótkiej ilości czasu pacjenta w gabinecie. Natomiast jeżeli to wynika jakby z braku wiedzy wśród lekarzy, no to jest problem, który będzie wymagał dłuższej perspektywy czasowej, jeżeli chodzi o naprawę.